Szafran uprawny, zwany również jako krokus, jest popularnym kwiatem cebulowym, a właściwie bulwocebulowym, uprawianym w ogrodach. Prawdopodobnie pochodzi on z południowo-wschodniej Europy lub Azji Mniejszej. Roślina została udomowiona, forma dzika jest nieznana, istnieją jednak dzikie rośliny pokrewne. Krokus jest w Polsce byliną, czyli żyje dłużej niż 2 lata. Może on latami pozostać cały czas w glebie, bez wykopywania. Szczegóły za chwilę. Oprócz wartości ozdobnej jest też najdroższą przyprawą na świecie. Jego znamiona, czyli w środku kwiata te słupki potrzebne przy zapyleniu, są bardzo cenne, ponieważ aby uzyskać kilogram tych znamion, potrzeba aż 150 do 170 tysięcy kwiatów. 1 hektar to od 15 do 25 kg przyprawy. Służą one na przykład do zup, sosów, aby nadać im barwy i aromat. Oprócz funkcji przyprawy i ozdobnej, ma zastosowanie w produkcji perfum i leków. Największym producentem na świecie jest Turcja. Uprawa. Krokus preferuje stanowiska słoneczne, gleby próchnicze, wilgotne, żyzne, ale bez problemu rośnie na lekkim zacienieniu, wygina się wtedy do światła. Na suchszych, słabszych glebach, u mnie rosną pod ścianą budynku wiele lat. I nie są wykopywane, ani nawożone, ani podlewane. I zawsze w marcu wychodzą. Krokusy sadzimy w miesiącach wrzesień, październik. Cebulki nie muszą być wcale z drogich centrów ogrodniczych, a mogą być nawet z marketu. Ja zakupiłem cebulę z Biedronki, było ich dużo, chyba 30, ale miały być różne kolory, a wyszły tylko same żółte. No ale były. Z Polomarketu było już lepiej, bo wyszły duże kwiaty różnokolorowe. Sadzimy cebulki na głębokość 6-10 cm. Najlepiej sadzimy je w kłębach, ponieważ wtedy ładnie się prezentują. Warto je ściółkować, mogą wtedy szybciej zakwitnąć. Można również sadzić na trawniku, ale jest ryzyko, bo jeśli darn jest zbyt zwarta, może zagłuszyć nasze krokusy. Dodatkowo taką trawę możemy skosić dopiero, kiedy krokusy zakończą wegetację, czyli nawet w czerwcu. To znaczy usuną mi liście, przejdą w spoczynek. Na rabatach jest to sygnał do wykopywania cebul, które osuszamy na przykład na papierze i pakujemy w papierowe torebki. Trzymamy w suchym miejscu w temperaturze około 20 stopni i sadzimy jesienią. Na początku ja mówiłem, że można je zostawić, ale jest to jednak ryzyko porażenia przez choroby, bo krokusy rosną w tym samym miejscu non stop. Zależy to jednak od odmian, niektóre są bardziej, inne mniej podatne na choroby. No, trzeba po prostu sprawdzić. Dodatkowe informacje. Krokusy, tak jak inne kwiaty cebulowe, można oczywiście zaprawiać preparatami grzybobójczymi. Trawę rozchyla się zazwyczaj widłami lub szpadlem i sadzimy je nieregularnie, tak aby naturalnie wyglądały. Pamiętaj, że ziemia, na której się sadzi, to trawnik, powinien być wystarczająco żyzny i nie być terenem podmokłym. Krokusy można wsadzać w specjalnych koszykach, tak jak inne kwiaty cebulowe, które chronią je przed rozejściem się cebul, ułatwiają ich wydobycie ewentualne i chronią po części przed szkodnikami, na przykład nornicami. Trawnik, na którym były sadzone krokusy, traktujemy tak samo, z wyjątkiem właśnie tego opóźnienia koszenia, dopóki nie usną liście, czyli koniec maja, czerwiec, i rezygnacji z areacji i wertykulacji, ponieważ wiąże się to z uszkodzeniem cebul. Krokusy możemy sadzić również w doniczkach i koszykach. Istnieją jeszcze krokusy jesienne, które kwitną jesienią, wrzesień, październik, sadzenie, sierpień. Wymagania identyczne, jednak wiosenne są bardziej popularne. Jeśli uszkodzi się rosnące krokusy, to znaczy liście, mogą one nie zakwitnąć w przyszłym roku, ponieważ nie zdążą zgromadzić składników pokarmowych. Dlatego ważne jest, żeby wykopywać krokusy dopiero, kiedy całkowicie zasną liście. Dzięki za uwagę, no i do następnego.